Panna Wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 26. A oni zapieczętowali kamień. Wierność mocniejsza niż śmierć. Gdy myślimy o męce i śmierci Chrystusowej, tej męce i śmierci, która się powtarza i ciągnie aż do skończenia świata, stają nam przed oczami jej narzędzia. Rózgi, korona cierniowa, gwoździe, włócznia. I krzyż. Nade wszystko krzyż. Krzyż spes unica. Krzyż pojednania. Krzyż zbawienia. Czy jednak myślimy kiedy o tym, co już nie było narzędziem męki, ani narzędziem śmierci, ale było może w pewnym znaczeniu czymś jeszcze gorszym? Było jak gdyby przypieczętowaniem tej śmierci, jakby widomym znakiem uznania jej za dokonaną i nieodwracalną. Kamień, którym przywalono grób Chrystusowy. O tym kamieniu wiemy, że był ciężki. Musiał być bardzo ciężki, skoro niewiasty idące do grobu o świcie wielkanocnego poranka dręczyły się myślą, że nawet ich połączone siły nie potrafią tego ciężaru odepchnąć. Na myśl o tym kamieniu staje przed nami obraz Maryi, tak często przedstawiany przez wielkich mistrzów, obraz, który zwiemy Pietà. Obraz już nie Matki Bolesnej stojącej pod krzyżem, ale Matki trzymającej na kolanach martwe ciało Syna. I dziwne, wydaje się jak gdyby boleść, którą wyraża jej umęczone oblicze na wszystkich pietach, miała w sobie coś jeszcze bardziej dojmującego niż u stóp krzyża. Wydaje się jak gdyby cała okropność męki nie wypełniła jeszcze po brzegi kielicha jej goryczy. A wypełniła go dopiero ta chwila, gdy ciało Boga zabitego przez ludzi miało być przywalone grobowym kamieniem. Czy tak było naprawdę? Czy nie ujmujemy tej sprawy zbyt po ludzku? Przecież mimo, że Maryja i pod krzyżem, i przed złożeniem do grobu cierpiała niewymownie, mimo że ona jedna uświadamiała sobie, i przeżyła w pełni zarówno ogrom ludzkiej zbrodni, jak i bezmiar Chrystusowej męki, to jednak zarazem ona jedna wiedziała, że ta męka jest odkupieniem świata, największym dobrodziejstwem, jakie wyświadczyło ludziom przedwieczne miłosierdzie. I ona jedna także wiedziała, ponad wszelką wątpliwość, że ta śmierć pierzchnie niebawem przed chwałą zmartwychwstania. Ona jedna wiedziała, że granitowy ciężar głazu zostanie zmieciony jak ziarnko pyłu przez króla życia, zwycięzcę śmierci. A jednak jest w tym chyba jakaś prawda, że Maryja, która jedna nie tylko wiedziała, ale widziała rzeczywistość, w jej niezmąconym kształcie musiała na widok grobowego kamienia przeżyć ból jeszcze straszliwszy niż jej współcierpienie u stóp krzyża. Bo w czasie męki Bóg katowany przez ludzi za zbawienie ludzi, konający na krzyżu, Bóg, któremu ludzie bluźnili i urągali, był jednak dla nich widoczny. Skupiał na sobie ich uwagę, stał w samym ośrodku ich poczynań. Choć nie uświadamiali sobie, choć nie wiedzieli lub nie chcieli wiedzieć, kim On jest, jednak On wśród nich był. Był obecny.
grobowy kamień zaś to było coś, co kryło go przed ich oczami, co go usuwało poza nawias ich życia. Czymś, co ludzie wprawdzie potrafili zasunąć, ale co odwalić zdoła tylko Boża moc. Jeśli wówczas na widok grobowego kamienia naprawdę targnęła serce matki bolesnej boleść najstraszliwsza, to wiemy dobrze, iż stało się tak nie dlatego, aby nie wiedziała, że ten kamień zostanie Bożą mocą odwalony, ale dlatego, że na jego widok ujrzała przed sobą inne, niezliczone grobowe kamienie przyszłości. Kamienie, jakimi ludzie, co zabili Boga, przytłoczą jego grób. A przecież Maryja ustanowiona u stóp krzyża matką ludzi już była wówczas matką naszą. Dlatego to wolno chyba mniemać, że ból jej współcierpienia spotęgował się jakimś bólem najstraszliwszym na myśl o kamieniach, którymi w sercach jej dzieci zostanie zamknięty grób jej syna pierworodnego, który złożył siebie w ofierze za okup braci. Przez długie wieki chrześcijaństwa nie mówiono wiele i nawet nie myślano zbytnio o grobowym kamieniu. Niknął ludziom z oczu w blaskach zmartwychwstania. W ośrodku myśli i przeżycia stały tylko narzędzia męki, najświętsze relikwie świata. I grób. Grób Chrystusowy. Cel utęsknień i pielgrzymek. Grób Chrystusowy. Przedmiot tylu wysiłków i tylu walk. Ale kamień? Kamień grobowy? Któż o nim myślał? Któż o nim pamiętał? Dziś natomiast właśnie on, właśnie ten kamień stał się jakoś przerażająco aktualny. Jeśli jest prawdą, że dzieje Kościoła odtwarzają w różnych epokach różne okresy Chrystusowego pobytu na ziemi, to można powiedzieć, że wieki, które nas wyprzedziły, były szczególniejszym obrazem Chrystusowej męki. Ludzie bluźnili Bogu publicznie, zaprzeczali Mu w uczonych księgach, poili Go goryczą urągania i pychy, smagali rózgami okrucieństwa i nienawiści wzajemnej, krzyżowali Go. Ale Go widzieli. Wielu może nie uświadamiało sobie dokładnie, nie pojmowało w pełni, kim i w jakim On jest naprawdę. Ale jednak skupiał On na sobie ich uwagę. Stał w samym najżywotniejszym ośrodku ich namiętnych buntów, ich zaciętych sporów czy zmagań. Dopiero dziś przyszła epoka, która choć jak każda epoka jest także widownią Chrystusowej męki, jednak w sposób szczególniejszy zasługuje chyba na nazwę epoki grobowego kamienia. Bo dziś idzie już nie tylko o to, że ludzie Boga krzyżują przez grzech. Idzie o to, może nawet o to przede wszystkim, że ludzie, którzy zabili Boga, zasunęli Jego grób kamieniem, głazem, wobec którego ciężaru i martwoty wszystko inne wydaje się życiem. Głazem, który im zupełnie Boga usunął sprzed oczu. Głazem, który gładką, nieprzekraczalną zaporą położył się między Bogiem a wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Głazem całkowitej obojętności. Można odpowiedzieć na to, że u nas, w Polsce, w każdym razie tak nie jest. Że u nas ludzie grzeszą i grzeszą ciężko, ale wiedzą, że Bóg istnieje. Wiedzą, że grzech jest obrazą boską. Wiedzą to, bo nie przysłonili Boga głazem obojętności. Nawet wtedy, gdy twierdzą, że w Niego nie wierzą. Bo nawet u dna ich niewiary tkwi jakiś niepokój, zdradzający brak pewności. To też wydaje się nam, że jak nigdy może przedtem, Bóg jest wśród nas wyczuwalnie obecny, umęczony przez grzechy nasze, ale żywy, ale widoczny.
czyż tak jest naprawdę? W pewnej mierze z pewnością tak. Kamienie grobowe, jakimi gdzie indziej przywalono obecność Boga, są na pewno cięższe i straszniejsze niż te, które można znaleźć u nas. Ale nie mówmy, że ich u nas nie ma. Są. I może właśnie na tle tej wielkiej walki o obecność Boga wśród nas, jaka toczy się dzisiaj w Polsce, właśnie na tle tego potężnego zrywu, który kazał nam uciec się do Maryi w obronie naszej wierności Bogu, są one tym przeraźliwsze. To ludzie, którzy nie odczuwają potrzeby Boga. Ludzie, w których wygasło łaknienie Boga. Ludzie, którzy się obywają bez Boga. Jest w tym coś okropnego. Tak nienormalnego, że doprawdy czymś bardziej ludzkim, bardziej naturalnym wydaje się najgorszy nawet grzech, któremu towarzyszy poczucie winy. Dlatego to chyba wolno przypuszczać, że na widok grobowego kamienia, który zapowiadał te wszystkie kamienie obojętności, jakimi dzisiejsi ludzie przywalili w sobie nie tylko obecność Boga, ale nawet głód Boga, tęsknotę do Boga, Maryję, Matkę Odkupionych, przeszył ból sięgający do takich głębin serca, których nie zdołamy sobie odtworzyć. A jednak mimo tej świadomości, Maryja nadal poprzez wieki w nieustępliwej wierności współcierpił stóp krzyża odkupienia. Bo krzyż odkupienia to zapowiedź tej chwili, gdy Bóg własną mocą i jedynie swoją mocą odwali grobowe kamienie. Bo nie odwalą ich ludzkie siły. Serca ludzkie mogą tylko wraz z Maryją współcierpieć u stóp krzyża, aby przez to cierpienie, uzupełniające Chrystusową mękę, ubłagać Boże miłosierdzie, by raczyło własną mocą skruszyć tę skamieniałą obojętność, jaką tylu ludzi zamurowało w świecie i w duszach własnych to, co uważają za grób Boga. Dziś, gdy te grobowe kamienie poczynają mnożyć się i narastać, budząc w wielu duszach nawet niewierzących jakąś pokusę zwątpienia, błagajmy Maryję, aby nas swym przykładem nauczyła, jak trzeba nie tylko żyć wiarą w zmartwychwstanie, ale jak trzeba to zmartwychwstanie Boga w duszach, co Go przytłoczyły grobowym kamieniem, przezywać nieustannym wołaniem, nieustępliwą modlitwą. I wtedy ufajmy, że się tak stanie, iż w chwili, gdy nas najokrutniej będzie dręczyć myśl o niemożliwości odsunięcia tego ciężaru, zobaczymy nagle kamień odsunięty, grób pusty i dowiemy się, że Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstał w duszach, którym się zdawało, że Go pogrzebały na zawsze. Zmartwychwstał żywy, uwielbiony, zwycięski. Amen.